Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli tutaj trafiłeś, to znaczy to prawdopodobnie, że chcesz tworzyć gry w Robloxie i chcesz nauczyć się skryptowania. Ja nazywam się Daniel, jestem studentem pierwszego roku informatyki, no i z programowaniem mam styczność codziennie. Z tego też powodu uznałem, że chcę pomagać zdobywać wiedzę innym, w tym Tobie. Dlatego w dzisiejszym odcinku powiem Ci, jak nauczyć się skryptować w Roblox, a także ten odcinek zacznie nową serię, która będzie nazywała się Podstawy skryptowania w Roblox. Jest to odcinek zerowy, ponieważ w nim wprowadzę cię w świat tworzenia gier w Robloxie. Powiem Ci jak działa Roblox studio, powiem Ci, gdzie możemy umieszać skrypty, gdzie możemy dodawać przedmioty i wszystkie inne podstawowe informacje Ci przekażę. Od następnego odcinka przejdziemy już do praktyki, do praktycznej nauki tworzenia. Skryptów. Seria ta nazywa się Podstawy Skryptowania w Roblox, ponieważ nauczę Cię tutaj wszystkiego od podstaw. A mianowicie, jeżeli jesteś młodą osobą, która nigdy wcześniej nie miała żadnej styczności z programowaniem czy skryptowaniem, i tak powinieneś, powinnaś poradzić sobie na tym kursie. Po wprowadzeniu wszystkich podstawowych pojęć i wszystkiego, czego powinniście się nauczyć, przejdziemy do serii zaawansowanego skryptowania oraz do serii tutorialów, jak stworzyć konkretną grę. Jedyne co musisz zrobić, aby tutoriale były skuteczne, to rzetelnie je oglądać. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, przeanalizować to jeszcze raz, zostawić znak w komentarzu lub napisać do mnie na Discordzie, do którego link jest w opisie. A także realizować zadania domowe, które będę przekazywał na końcu odcinka. Przypomnę, że przepisywanie kodu nic wam nie da. Musicie zrozumieć, co piszecie, a nie pisać to, co ja w odcinku. Na koniec jeszcze wspomnę, że to bardzo dobrze, że chcesz nauczyć się skryptowania w Roblox, ponieważ nie ukrywam, iż jest to zalążek programowania. Pisząc skrypty, uczycie się już programować i jeżeli chcecie być w przyszłości informatykami, to może wam to bardzo pomóc. Może znajdziecie nowe hobby, nową pasję. Może zrozumiecie, że jesteście w tym dobrzy i że chcecie się realizować w zakresie informatyki w przyszłości, a może po prostu spodoba Wam się tworzenie gier w Robloxie, zaczniecie tworzyć większe produkcje, a może w przyszłości będziecie z tego zarabiać, kto wie. Tak więc już nie przedłużając tego jakże długiego wstępu, zapraszam do oglądania. Po zainstalowaniu i włączeniu Roblox Studio widzimy taki oto panel. Po kliknięciu w przycisk New. Widzimy wiele możliwości stworzenia gry z Teamplate'u. My będziemy tworzyć, zaczynając od klasycznego baseplate'u albo baseplate'u nowego. To są tylko kwestie, tak naprawdę, między tymi dwoma baseplate'ami estetyczne. Wszystkie inne baseplate y są to już miejsca, w których macie troszkę skryptów, macie stworzoną jakąś podstawową grę i ją możecie po prostu edytować. My chcemy nauczyć się to robić samemu od początku. Także uruchamiamy baseplate. Po wczytaniu się. Roblox Studio powinien on wyglądać w taki sposób. Może on wyglądać u Was trochę inaczej, ponieważ możecie mieć te okna inne potwierane. Jeżeli chodzi o okna, możemy wejść w zakładkę View. Tutaj możecie każde okno sobie otworzyć, klikając je. Przykładowo, jeżeli toolboxa mamy zamkniętego i go nie mamy, chcemy go uruchomić, klikamy toolboxa. Tutaj on się uruchamia. Możemy go również przenieść na dowolne inne miejsce. Ja radzę Wam ułożyć sobie wszystko w podstawowy sposób, tak jak ja mam teraz na ekranie. Jeżeli chodzi o Roblox Studio. Najważniejszym elementem, w którym będziemy przechowywać wszystkie nasze skrypty, a także modele, przedmioty i to, co będzie znajdowało się w grze wraz z jej logiką, jest Explorer. Mamy tutaj na samej górze Workspace. Jest to miejsce, w którym właśnie, jak widzicie, znajduje się spawn location, czyli nasz spawn na starcie. Znajduje się kamera, znajduje się nasze podłoże i jeżeli dodamy przykładowo jakąś choineczkę, także pojawi się w workspace'ie. Jest to po prostu nasz świat. Następnie możemy zobaczyć players. Jest to folder, w którym będą przechowywać się gracze, którzy dołączą do naszej gry. Ten folder już jest rzeczą bardziej skomplikowaną, ponieważ tutaj są po prostu funkcje, z których będziemy korzystać. Nie przejmujcie się. Wszystko w swoim czasie zrozumiecie, więc nie przejmujcie się, jeżeli teraz takich bardziej skomplikowanych rzeczy nie będziecie rozumieć. Światło. Jest do światła, do naszego nieba i tak dalej. Następnie mamy dwa foldery zaczynające się od Replicated. Są to miejsca, gdzie możemy trzymać rzeczy, które będziemy chcieli dodać później do gry. Przykładowo, jeżeli przeniesiemy to drzewo do, do folderu Replicated, go nigdzie nie ma, ale za pomocą skryptów, które napiszemy, będziemy mogli je przenieść do gry. Czym różni się repli Replicated First od Replicated Storage? A mianowicie tym, że w Replicated Storage będziemy trzymać wszystkie przedmioty, e, które chcą, chcemy, aby w grze miały miejsce. Możemy także przechowywać skrypty, natomiast w Replicated F First będziemy przechowywać rzeczy, które w pierwszej kolejności mają się pojawić na mapie. Przykładowo, jeżeli chcemy, żeby drzewa pojawiły się na mapie w pierwszej kolejności, ponieważ przykładowo są elementem świata, musimy umieścić je tam, żeby w pierwszej kolejności się pojawiły. Chyba nie chcielibyśmy sytuacji takiej, aby pierw pojawił się gracz, a potem dopiero drzewa. No nie, drzewa muszą się pojawić w pierwszej kolejności równo z graczem, dlatego umieścimy to w Replicated First. Następnie mamy właśnie miejsce, w którym najczęściej będziemy przechowywać nasze skrypty, a mianowicie Server Script Service. Jest także tutaj miejsce na przechowywanie skryptów, które nazywa się Server Storage. Z niego będziemy korzystać trochę rzadziej i zobaczycie w przyszłości, jak to działa. Aczkolwiek jest to właśnie miejsce, gdzie możemy trzymać nasze skrypty, natomiast one nie będą uruchamiały się na początku naszej gry. Za chwilkę, wszystko zrozumiecie. Jak wiecie, zawsze samo mówienie jest dużo słabsze niż pokazywanie w praktyce. Następny mamy starter GUI. Tutaj będziemy przechowywać nasze GUI. Czymże jest GUI? GUI to są te grafiki 2D, które zawsze widzicie w grze. Przykładowo. Pojawiający się po lewej stronie informacja na temat ile monet przechowujecie, menu, sklep, to wszystko jest GUI, czyli takie obiekty dwuwymiarowe, takie graficzki. Następnie jest Starter Pack, jest to miejsce po prostu, gdzie będziemy mieć przedmioty, które gracz przechowuje. Starter Player, tutaj mamy to, co rzucamy graczowi na start, a mianowicie jak widzicie, tutaj możemy wrzucać skrypty do charakteru i do playera. No i tutaj reszta to są Teams, to już jest, jeżeli. Chcemy tworzyć drużyny, miejsce na przechowywanie dźwięków, chat i localization service oraz test service. Kiedy będziemy chcieli dodać coś, przykładowo jakiś obiekt, skrypt czy cokolwiek innego, klikamy po prostu plusik obok folderu, w którym chcemy go dodać. Przykładowo dodamy teraz w serwer script service. Mamy tutaj bardzo dużo elementów, od animacji do grafik, dźwięków, wartości. Wszystko z czasem będziecie coraz więcej rozumieć, coraz więcej tych wszystkich obiektów znać. Na początek wyjaśnię Wam trzy podstawowe obiekty, jakimi są właśnie skrypty. Jeżeli widzicie tutaj po wpisaniu skrypt, wyskakuje nam skrypt, local script oraz module script. Czym one się różnią? Już Wam tłumaczę. Skrypt jest to klasyczny skrypt, którego będziemy używać w większości sytuacji. Jest to po prostu kod, który będzie się wykonywał w zaprogramowanym przez nas momencie. Local script będzie to skrypt lokalny. Czyli skrypt, który nie będzie dotyczył całej gry, a jedynie jedynego gracza. Przykładem jego użycia jest sytuacja, w której chcemy, aby nasz gracz miał pieniądze i żeby te pieniądze wyświetlały się na ekranie. Jeżeli zbierzesz monetę. Masz tych pieniędzy więcej, chcesz, żeby każdy widział, że ma pieniędzy więcej, czy tylko konkretny gracz, który zebrał tą monetę? No, otóż tylko konkretny gracz, który zebrał monetę, ma zobaczyć na ekranie, że jego stan konta się powiększył. Dlatego użyjemy local scriptu, żeby to wpłynęło tylko na tego jednego gracza. Natomiast modu skrypt modułowy, moduł script jest to rzecz bardziej zaawansowana, e którą poznamy raczej już później, aczkolwiek są to skrypty modułowe... Do których możemy odwoływać się z zewnątrz. Wiem, że teraz to brzmi strasznie, aczkolwiek z czasem wszystko stanie się jasne i oczywiste. Stwórzmy zwykły skrypt. Po stworzeniu skryptu widzimy okno z tym skryptem i wyświetlił nam się prosty, podstawowy program, który mówi Hello World. Z języka angielskiego, chyba każdy wie, co to znaczy. Mówi cześć świecie. Mianowicie skrypt wita się z nami, wita się z tym, że został stworzony. Zawsze podczas pis pisania skryptów musicie myśleć jak ten skrypt. Musicie analizować je pod kątem ich działania. Skrypty działają przeważnie od góry do dołu. Tak więc jeżeli teraz mamy tylko pierwszą linijkę, to wykona się pierwsza linijka od razu. I co się stanie? A mianowicie mamy tutaj użytą komendę print. W programowaniu, w skryptowaniu właśnie będziemy posługiwać się takimi różnymi komendami. Ich znaczenia po prostu będziemy musieli się nauczyć. Osoby, które znają lepiej język angielski, będą miały prościej, ponieważ te wszystkie komendy są tłumaczone z języka angielskiego. Co robi komenda print? Komenda print sprawi, iż w naszej konsoli wypisze się to, co wpisaliśmy w nawiasach. Już Wam prezentuję, jak to działa. Klikamy przycisk play i proszę bardzo. Widzicie, pomniejszyłem się, żeby nie zasłaniać właśnie naszej konsoli. Nasza konsola jest tutaj outputem. Widzicie, co nam pokazało się? Napis hello world. Co to oznacza, że nasz skrypt działa. Spróbujmy zmodyfikować sobie lekko ten skrypt. Na przykład dopiszmy. Print. Działam. Dajmy playa. Zobaczymy, co ukaże się naszym oczom w konsoli. A mianowicie pokazał się pierwszy Hello World, a następnie działam. Dlaczego? Ponieważ Hello World jest pierwszy w kolejności, działam jest drugi. Teraz dopiszemy komendę Wait, która z języka angielskiego znaczy zaczekaj i wpiszemy wartość 3. Zobaczymy, co się stanie. Dajmy play. Popatrzmy na naszą konsolę. Hello World napisał się od razu, a po trzech sekundach napisał się napis działam. Dlaczego? Otóż dlatego, ponieważ komenda wait każe czekać tyle czasu, ile wpiszemy w nawiasach, natomiast print wypisuje komendę. Zobaczmy. W pierwszej kolejności wykonała się pierwsza linijka kodu, wypisało się hello world. W następnej doszliśmy do kolejki do wiersza z napisem wait, także program wiedział, że ma poczekać 3 sekundy. Następnie wypisał się napis działam. I tak oto działa właśnie skryptowanie. Z czasem będziemy poznawać nowe komendy, nowe zastosowania, będziemy uczyć się pisać bardziej złożone kody, lecz na to potrzeba czasu. To by było tyle z takiego, odcinku, od, z takiego odcinka wprowadzającego. Jeżeli chcesz pokazać, że Ci się podoba, możesz zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcesz kontynuować serię i czekać na nowe odcinki, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być informowanym na bieżąco. Ja dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku, bardziej praktycznym który będzie miał numer pierwszy, dowiemy się nieco więcej o pisaniu kodu, a także o podstawowych funkcjach, takich jak if, takich jak pętle, dodawanie, odejmowanie oraz o zmiennych. Dziękuję bardzo. Trzymaj się i do zobaczenia!